Witamy Was wszystkich ponownie, tutaj na obu kanałach, i u Artura, i tu na Kosmicznym Ujawnieniu. Będziemy dzisiaj kontynuowali ten temat, który rozpoczęliśmy już wcześniej. I tym tematem jest W co grają ludzie, na podstawie książki Eric Berne, który no, bardzo pięknie to opisał, na czym polega tak naprawdę analiza transakcyjna, jakie są jej poziomy, jakie role ludzie przyjmują. Omawialiśmy to wszystko, może nie wszystko, ale większość z tych rzeczy omawialiśmy poprzednio. Dlatego teraz no, przejdziemy już do tych gier, które on opisał i które, jak zobaczycie później, one są uniwersalne. Mogą się one odbywać na poziomie indywidualnym pomiędzy ludźmi, a mogą one też zachodzić społecznie. I na ten aspekt społeczny ja chciałem Wam najbardziej zwrócić uwagę ze względu na to, że żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy i jesteśmy na świeżo po, jak Ty to powiedziałeś, teście na inteligencję. Mhm. I to też była niezła gierka. Także rozłożenie na czynniki pierwsze tej gierki pozostawię Wam, a teraz przekażę głos Arturowi, który będzie nam omawiał pewne gry. Oczywiście nie wszystkie. Proszę bardzo, Arturze. Witam wszystkich ponownie. Ja powiem tak, ostatnim razem ze Sławkiem żeśmy omawiali, rozrobiliśmy w zasadzie taki dłuższy wstęp, bym powiedział, bo to chodziło o tą analizę transakcyjną, w ogóle jaka jest ta funkcja tych gier, o co tak chodzi, o te relacje na różnych płaszczyznach, rodzic, dziecko i tak dalej. Widziałem, że to wzbudziło dosyć takie duże zainteresowanie, natomiast wydaje mi się, że tą największą częścią i najciekawszą częścią tej pozycji książkowej Eriki Berni, W co grają ludzie, to jest właśnie skarbiec gier. Tam jest naprawdę masa tych gier i te gry są ułożone, szczerze mówiąc, na rozmaite takie części, bo są pokazane przykładowo gry życiowe, które pojawiają się w życiu, gry małżeńskie, bo przecież małżeństwo też jest ciekawą instytucją, gdzie obie strony próbują przeforsować na przykład swoje gierki, żeby coś ugrać. Popularnie to się mówi, że to jest, załóżmy, docieranie się. Tak naprawdę aż w pewnym momencie każdemu przestaje zależeć na przepychankach i koniec końców tak to jest. No ale są te gierki życiowe, gierki małżeńskie są tak samo. Gierki na przyjęciach, bo to też bardzo często istnieją pewne gierki, gdzie ktoś próbuje błysnąć, być takim, nazwijmy to, playmanem, tak bym to nazwał, no nie, na zasadzie, że playerem, albo jak to moja narzeczona zawsze mówi, playerem, żeby zagrać, żeby wzbudzić jakąś tam sensację, a tak naprawdę ktoś potem, kto stoi z boku i mówi, kurde, jak on gra tak naprawdę, nie? Czy też istnieją pewne gierki seksualne w świecie seksu, który jest bardzo akurat bogaty w te gierki różne. Czy istnieją gry z jakiegoś świata takiego podziemnego, prawda? Czy gry terapeutyczne, czy gry konstruktywne? Oczywiście, szczerze powiem, bardzo ciężko by było, żebyśmy omawiali wszystkie, bo w tej skarbnicy gier jest masa tych gierek. Natomiast ja, szczerze powiem, wybrałem takie gierki, kilka gierek chciałbym omówić. Wydaje mi się, że kilka gierek warto jest omówić, żeby zobaczyć jak to ogólnie wszystko wygląda. Ja na przykład wybrałem dwie gierki małżeńskie i dwie gierki seksualne. Ja powiem tak, prawie każda gierka ogólnie, jeżeli będziemy mówić o gierkach małżeńskich, to prawie każda gierka może stać się takim rusztowaniem życia małżeńskiego, jakiegoś rodzinnego. No jedne gierki rozwijają się lepiej, inne gorzej tak naprawdę. To zależy na co przynęte się złapie, kto na co jest podatny i kto. Ja zawsze najczęściej mówiłem, że w tych związkach małżeńskich to jest coś takiego, że mężczyzna czy kobieta zadaje sobie takie pytanie, dlaczego to jest tak, że kurna, jak tak popatrzę na te wszystkie dziewczyny, które gdzieś tam w moim życiu się pojawiały, to one praktycznie były takie same. One praktycznie tak samo grały ze mną. No a ja głupi na to samo się brałem, tak naprawdę, nie? No i ja kiedyś uknąłem taką teorię, że w sumie w związkach damsko-męskich, męsko-damskich jest ogólnie tak jak z wędkarstwem. No, rzucam przynętę na karpia, a dziwię się, że szczupak się nie złapał, tak? Ogólnie. I coś ogólnie z tego jest, można by powiedzieć, dlatego że jeżeli zmienię tą przynętę i zrobię
obrócę się o 180 stopni, zobaczę, że kompletnie inni ludzie, inne osoby będą wokół mnie się gdzieś tam kręciły, tak? Jeżeli jestem sknerą, no to wystarczy, że zacznę być rozrzutnym z pieniędzmi, to zobaczycie, jak momentalnie się inne osoby zaczną wokół ciebie kręcić, szczerze mówiąc, nie? No i o takich kilku gierkach chciałbym powiedzieć. Na przykład ze świata małżeńskiego jest taka ciekawa gierka, która nosi nazwę Kozi Róg. Tak naprawdę ta gierka ilustruje lepiej może niż inne gierki ten manipulacyjny aspekt i te funkcje tej różnej bariery dla intymności. W ogóle paradoksalność tej gry polega ogólnie na takiej nieszczerej, bym powiedział, odmowie przyjęcia cudzej gry. No załóżmy, że sobie, że istnieje pani X i pan Y, tak? No i ta pani X proponuje swojemu mężowi, żeby wybrali się gdzieś tam do kina. No pan Y oczywiście będzie się zgadzał na to. Żeby było ciekawiej, pani X nieświadomie w ogóle, no w ogóle nieświadomie, zmienia temat całkiem naturalnie w trakcie tej rozmowy z mężem, nadmienia, że trzeba koniecznie zrobić jakieś tam malowanie mieszkania na przykład, nie? No i oczywiście jest to dosyć kosztowny projekt, żeby to całe mieszkanie przemalować, więc żeby było lepiej, to w ostatnim czasie i mąż, załóżmy, mówił jej, że no nie mają za specjalnie sporo pieniędzy, żeby takie inwestycje teraz robić i delikatnie nawet też się prosił, żeby w ogóle nie zawracała mu głowy jakimiś dodatkowymi wydatkami, przynajmniej tymi wydatkami do końca miesiąca. No, każdy zdrowomyślący powie, że no nie jest to za specjalny moment, jeśli wybierają się do kina, żeby teraz nagle przechodzić na temat przykładowo malowania tego mieszkania, tak? I żeby teraz brać, wziąć i przemycać pewien inny temat. No albo załóżmy alternatywnie ten pan Y sprowadza rozmowę na temat domu, no i przez co jego żona zaczyna mu robić różne uwagi, że trzeba właśnie na przykład zrobić malowanie. No i wtedy podobnie jak w tym poprzednim przypadku, o którym przed chwileczką mówiłem, pani X będzie brała, stawała się opryskliwa, no nie? Na czym polegają te gierki? No gierki polegają, że załóżmy, jeżeli pan oczywiście, co jest konsekwencją tej gierki? No konsekwencją tej gierki będzie to, że ten mąż obraża się, no a jego żona mówi, no że skoro on ma takie humory, ona z nim kompletnie nie pójdzie do kina, no więc najlepiej niech on sobie idzie sam do tego kina, do którego się wybierali. No a oczywiście jej mąż twierdzi, no skoro nie chcesz, to pójdę sam, no nie ma problemu. No oczywiście pan Y idzie sobie do tego kina sam albo z kolegami różnie i zostawia żonę w domu, by tam mogła sobie pielęgnować jakieś te zranione uczucia. No i tutaj w tej grze ukryte są, bym powiedział, dwa takie fortele. Bo pierwszy fortel to pani X wie ogólnie z doświadczenia, że mężowi wcale nie chodzi o to, by przejęła się, szczerze mówiąc, jego zniecierpliwieniem i tak naprawdę on oczekuje od niej, tak bym powiedział, odrobiny wdzięczności za jego ciężką pracę, że on zarabia na utrzymanie tego domu i gdyby to zrobiła, tak naprawdę oni by wyszli razem szczęśliwi. No ale jego żona odmawia udziału oczywiście w tej grze, co szczerze mówiąc bardzo go boli, no i wychodzi mocno zawiedziony, mocno rozżalony, bym powiedział. Natomiast ona zostaje w domu wielce obrażona, ale pod nosem ma taką nutkę, bym powiedział, triumfu, że wygrała, no nie? No drugi taka możliwość, drugiego takiego tego właśnie fortelu, który jest w tej gierce ukryty, to pan Y wie doskonale z doświadczenia, że ta żona, że w sumie, że żonie wcale nie chodzi o to, by on się przejął jej dąsami, no i tak naprawdę chciałby tylko, żeby ona by chciała, żeby on pomógł jej odzyskać, szczerze mówiąc, dobry humor. No i gdyby on tak naprawdę to zrobił, to wyszliby razem oczywiście szczęśliwie, no ale mąż oczywiście odmawia udziału w tej grze, widząc, że postępuje po prostu nieuczciwie, no i on rozumie, że żona chce, by on się do niej, nazwijmy to, przymilał.
No ale nie daje ogólnie tego po sobie poznać, więc wychodzi z domu z takim uczuciem zadowolenia i ulgi, no ale z drugiej strony ma też tą zagniewaną minę, bo przecież nie on sam chciał do tego kina iść, natomiast jego żona zostaje w domu rozżalona i zawiedziona. No jeżeli weźmiemy te dwa przypadki, tak naprawdę, to w obu tych przypadkach to stanowisko zwycięzcy z naiwnego punktu widzenia jest po prostu nienaganne, ale tak naprawdę to wszystko sprowadza się do tej, bym powiedział dosłownie, do traktowania tej reakcji partnera. To jest tak naprawdę bardzo, bardzo ciekawa gierka, bo dla pani X oczywiście ta gierka jest prosta. Oczywiście wystarczy, jeśli zmieni ona swoje postanowienie, nie weźmie męża pod rękę, uśmiechnie się, pójdzie z nim do tego kina, tak? No i tutaj ona z tego, natomiast ona się zachowuje jak to dziecko, a gdyby ona go wzięła pod rękę, powiedziała, słuchaj, no dobra, idziemy, nie? To już przeszłaby do tej pozycji dorosłego, o którym my ogólnie rzecz mówiąc, mówiliśmy ostatnim razem, tak? Dokładnie. Tu chodzi o takie wiesz co, Artur, dorosłe ja tutaj traktowanie, jeszcze... dorosłe traktowanie tego partnera, tak? Natomiast dla tej żony trudniejsze jest ogólnie, dla męża ogólnie byłaby trudniejsze ta wyjście z tej gierki, dlatego że ogólnie ta inicjatywa jest zależna od, należy praktycznie do jego żony, bo to ona mu zaczęła truć o tym malowaniu, podczas gdy jego inicjatywą było wyjście do kina, tak? No, ale Artur, ja tutaj jeszcze chcę coś skomentować, wiesz, dlatego że wiesz, że ta gierka, ja nie wiem, czy ktoś z was też w nią grał, ja na pewno spotykałem się z nią bardzo często i ona u nas skończyła się w ten sposób, przynajmniej w moim małżeństwie, że oboje zaczęliśmy w miarę oczywiście rozwoju świadomości, zaczęliśmy uświadamiać sobie pewne rzeczy, w co gramy. Tak naprawdę, jeżeli macie do czynienia z czymś takim, bardzo łatwo to zakończyć, bo można zapytać się wprost, co chcesz pocieszenia, chcesz, żeby cię przytulić, czy chcesz czegoś docenienia cię, czy coś takiego. Wtedy gra się kończy i pamiętajmy, że wtedy jesteśmy szczerzy ze swoim partnerem i po prostu ta gierka, no już nie musimy w nią grać więcej, nie. Tylko raz po prostu ją w jakiś sposób rozkminimy, nie? No i później już wszystko leci, nie? I to chciałem dodać, dlatego że wiesz co, mnie bawi coś takiego, dlatego że ja widziałem to często, naprawdę bardzo często to widziałem, nie tylko u siebie, dlatego że ja znam te myki, i z tego też powodu akurat na tą gierkę nie dawałem się złapać. Na inne na pewno nie, ale na tą nie. No, ale to jest też właśnie taka sytuacja bardzo podobna, ludzi. Że ty tak, że ty na przykład masz w tej chwili wychodzić z domu, no i wtedy żona akurat zaczyna z tobą rozmowę, co jest absurdalne. Dokładnie. Bo to nie jest odpowiedni moment na prowadzenie rozmowy, ty właśnie wychodzisz z domu, tak? No i teraz pytanie, co ty, wychodzisz i ją zostawiasz z tą kupą, tak to nazwijmy, nie? No, czy po prostu wdajesz się w dyskusję i zamiast wyjść z domu, to zaczynają się tego typu właśnie gierki ogólnie, tak? To jest coś takiego, wiesz, powiem ci tak, płaszczyzna dorosły, dziecko, tak? Jeżeli mała dziewczynka by zadała matce pytanie, mamo, czy ty mnie kochasz, nie? A matka by jej odpowiedziała, a cóż to jest miłość, nie? No i to są dwie kompletnie różne płaszczyzny, bo gdyby taka hipotetycznie sytuacja zaistniała, to dziecko nie miałoby wyjścia, tak? Bo dziecko chce tak naprawdę rozmawiać bardzo prosto, natomiast matka zmienia tą rozmowę w filozofię, tak? Do której to dziecko ogólnie nie dorosło i to dziecko nie jest w stanie tej filozofii ogólnie, szczerze mówiąc, że w ogóle tak na dobrą sprawę to dziecko miałoby przejść na tą inną kompletnie, nazwijmy to, płaszczyznę, tak? Tutaj też, słuchaj, tutaj też muszę wtrącić swoje trzy groszy, bo pamiętajcie, ten przykład z tym dzieckiem, z mamą i z dzieckiem, no to jest taki przykład dość agresywny i jest bardzo pejoratywny ze względu na to, że
ta mama tak jakby pokazywała temu dziecku, że to dziecko nie dorosło do jej poziomu, żeby z nią rozmawiać. I w ten sposób ucina się rozmowę. Zwróćmy uwagę, przypuszczam, że każdy z nas był w takiej sytuacji. Ja na pewno byłem w takiej sytuacji. Czasami mi się udawało wybronić, czasami nie, bo rzeczywiście no, nie byłem gotowy na rozmowę na przykład tak głęboką, filozoficzną. No i no niestety, no i trzeba było się wycofać. Nie? Ja tylko zwracam tutaj uwagę na pewne aspekty psychologiczne, bo my to przedstawiamy tutaj tylko jako gierkę, ale wy i my wszyscy musimy zwracać uwagę też na to, że my bierzemy tak naprawdę odpowiedzialność za to, co mówimy, a pamiętajcie, że słowa mogą ranić bardziej niż ciosy bokserskie, nie? Także pamiętajmy o tym tylko. Jeszcze jedną rzecz dodam odnośnie tej gierki, bo nie wiem, czy na takie sytuacje zwracaliście ogólnie uwagę. No na przykład, jeżeli dwie osoby będą w związku, w małżeństwie i no i nagle one będą milczeć, tak? I wtedy my byśmy powiedzieli, to znaczy w momencie, kiedy my milczymy, to nikt w nic nie gra. No nie jest tak do końca, bo milczenie samo w sobie również może być grą. To jest raz. Tak? Czyli można by powiedzieć równie dobrze, paradoksalnie, no dzisiaj nikt z nas w nic nie grał, tak? No też nie do końca, bo powstrzymywanie się od gry samo w sobie również może być grą, tak? Oczywiście, że polegają, tak. Na tym polegają pewne schematy, bym powiedział, właśnie manipulacyjne, że to jest też bardzo ciekawa rzecz. Wiesz, Sławku, to co rozmawialiśmy wcześniej, nie na temat tej książki Eriki Bernie, ale wcześniej... Nie książki, w co grają ludzie, ale tej publikacji myślę jak Sherlock Holmes, że bardzo często tak. Należy brać pod uwagę rzeczy kompletnie absurdalne. Bo my mamy tendencję do tego, że pomijamy kwestie absurdalne i nad nimi się nie zastanawiamy, a bardzo często właśnie w nich również jest jakieś ukryte, bym powiedział, ukryta odpowiedź pewnego działania. Druga z gierek małżeńskich, bo tych gierek małżeńskich jest masa, ale druga, którą ja wybrałem, żeby tak jakoś omówić, to jest gierka, która nazywa się Oziębła żona, tak? Jest to prawie zawsze gra małżeńska, gdyż w ogóle trudno by było przypuścić, by jakiś związek nieformalny ogólnie dostatecznie długo stwarzał jakieś warunki czy jakieś przywileje, żeby ta gra miała rację bytu. I jest to, wygląda to mniej więcej na takiej zasadzie, że mąż zaleca się do swojej żony, no i zostaje przez nią odtrącony, tak? No i po kolejnej próbie żona mówi mu, że wszyscy mężczyźni ogólnie to zwierzęta, że on jej naprawdę nie kocha, czy też nie kocha jej dla niej samej, a jemu w ogóle chodzi wyłącznie tylko o seks, tak? To ktoś kiedyś z mądrych coś takiego ciekawego powiedział, że kobieta twierdzi, że mężczyźni myślą tylko o jednym, no ale jeżeli tak jest, to dlaczego kobiety chodzą z mężczyznami, tak? Skoro mają świadomość, że... To jest jeszcze jedna rzecz. Ja polecam też ludziom taką książkę Facet na kozetce. Ja ją ostatnio czytałem. Powiem szczerze, że ona mnie troszeczkę rozczarowała tym, że to pani doktor z Amerykanka pisała, a ta książka była napisana w formie pamiętników. No i nie była tak głęboka, na pewno nie tak głęboka jak tą książkę, którą teraz omawiamy, w co grają ludzie. Ale tam była jedna taka bardzo fajna rzecz, o której ona mówiła, że paradoksalnie facet, jeżeli badano faceta, bo ona mówiła tam, powoływała się też na badania naukowe, facetów jak mężczyzn, jak badano, mężczyzna był zawsze pobudzony tym, co go podnieca. Jeżeli był homoseksualistą, podniecali go inni mężczyźni. Jeżeli był biseksualistą, podniecały go i kobiety, i mężczyźni. Jeżeli był heteroseksualny, podniecały go tylko kobiety. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, w momencie, kiedy badano je, okazało się, że kobiety podnieca wszystko, ale to dosłownie wszystko. Od dźwięku, poprzez kolor, poprzez zwierzęta, czy jest to koń, czy pies, to wywoływało u nich pewne napięcia elektryczne, które sugerowały, że one są w jakiś sposób pobudzone. I to nie oznacza, że jest to jakaś patologia. Po prostu tak działa umysł kobiety. I teraz wiesz, jeżeli weźmiemy pod uwagę to,
No to kto częściej myśli o seksie? Czy facet, czy wiesz, No, czy ja ci kobieta? powiem jeszcze jedną rzecz. Kiedyś Bo dotarłem. to jest ciekawe. Kiedyś dotarłem, Sławku, do takich badań, których celem było pokazanie, który z języków jest najbardziej erotyczny, tak? Po prostu. I przebadano różne kobiety, różnych kolorów skóry, różnych wyznań, różnych tam małe, duże i tak dalej, nie? I wiesz co, było bardzo ciekawą rzeczą, że w tych badaniach wyszło, że najbardziej erotycznym językiem ogólnie jest język niemiecki. Nie wyszedł Niemiecki. niemiecki, nie wyszedł na przykład, wiesz, jakiś francuski, de Jonsens, No ja bym stawiał na front, tak. Czy Ja bym stawiał włoski, na jakiś francuski. amore, nie? Tylko dla kobiety facet, który zachowuje się jak facet, nie? Będzie, jak powie, gruchnie, czy coś powie, no to żeby to miało ręce i nogi, nie? I nagle dziwnym trafem okazało się, że najbardziej erotyczny język, ja nie wiem, mnie się on kojarzy ogólnie, wiesz, z jakimś sadomasą, chociaż mówię bardzo dobrze po niemiecku, ale no, dla mnie nie ma problemu, jeśli mężczyzna mówi po niemiecku, natomiast no, problem jest, kiedy kobieta mówi po niemiecku, bo się oczekuje, że ta kobieta będzie jakoś zwiewnie mówić, a tu wiesz, wyjdzie taka Helga, no nie, i powie kom, szacli, kom, nie, i to by się wszystkiego odechciewa normalnie. No ale wróćmy do tych pewnych, o i druga rzecz, te kobiety badano i dano im 100 mężczyzn różnych, małych, dużych, no różnych, kompletnie różnych mężczyzn. Oni mieli chyba 30 sekund na zaprezentowanie siebie i potem badano te kobiety, co dla nich było tak naprawdę najważniejsze, nie? Bo to byli ludzie mali, duzi, bogaci, biedni, no różni, kompletnie biali, czarni, różni, nie? Okazało się, że w tym całym układzie pieniądze były na chyba trzeciej pozycji. Na pierwszej pozycji była przede wszystkim stabilność tego faceta i pewność siebie tego faceta. Tak niezależnie, jakiej był rasy, jakiego był wzrostu, jakiego było ogólnie, nie? To też bardzo ciekawe z tych badań było. No ale wróćmy do tego naszego, do tej oziębłej kobiety. Więc oczywiście mąż zaleca się do tej żony, zostaje od niej otrącony. No i po kolejnej próbie ta kobieta mówi, że wszyscy mężczyźni to są zwierzęta, chodzi im tylko wyłącznie o seks i tak dalej. No i przez jakiś czas mąż oczywiście ma dosyć tego słuchania, daje spokój żonie, no potem próbuje znowu, oczywiście z tym samym skutkiem. No i ostatecznie poddaje się i już kompletnie nie zamierza dalej powoływać jakichś tam zalotów. No i w miarę upływu czasu żona zaczyna zachowywać się coraz bardziej swobodnie, a czasem nawet można by powiedzieć, że jest jakby roztargniona. Bo na tyle jest roztargniona, że zaczyna chodzić po mieszkaniu prawie rozebrana, tak? Albo w ogóle zapomina czystego ręcznika i tak dalej. No jeżeli, szczerze mówiąc... Czyli jednym słowem prowokuje. Jednym słowem prowokuje, no i w pewnym momencie małżonek reaguje na te prowokacje, tak? No i znowu próbuje doprowadzić do zbliżenia. Natomiast co się dzieje? No dzieje się coś takiego, że tym razem zostaje odepchnięty, co wywołuje, szczerze mówiąc, awanturę, w której strony wzajemnie zaczynają wypominać sobie swoje niedawne zachowania, powołują się na jakieś inne pary, że tam gdzieś inaczej jest, kłócą się o wszystko, co jest możliwe, o teściów, szwagrów, pieniądze, niepowodzenie. W ogóle tak na marginesie ci powiem, że podobno w związku, jeżeli istnieją kłótnie, to kłótnie istnieją tylko i wyłącznie o trzy rzeczy. Gdzieś tam czytałem. O pieniądze, o dzieci i o seks. O nic innego w małżeństwie nie ma kłótni. O te trzy rzeczy praktycznie. Wszystkie inne można jakoś gdzieś tam obejść, nie? No ale oczywiście istnieją te ostatnio taki kłótnie. Kawał czytałem właśnie. Że tak, z żoną nie mamy ani pieniędzy, nie mamy z żoną seksu i nie mamy dzieci, a i tak się kłócimy. Wiesz, taki no, kawał słyszałem. Tak, no, w jednym uproszczeniu jest, tak? No ale gierkę i kłótnię można zrobić z niczego. I, no, nie, oczywiście. Tak, no i oczywiście, kiedy te kłótnie występują, no to oczywiście mąż stwierdza, że ma kompletnie wszystkiego dosyć. Mijają miesiące. Żona próbuje dalej jakoś tam prowokować, on nie reaguje, prawda, na te prowokacje, to ona próbuje zbliżać się, całuje go, on również na te pocałunki, załóżmy, nie bierze, nie reaguje, bo pamięta tak naprawdę o swoim postanowieniu i wie, że no nie da się wrobić w tą oczywiście
szczerze mówiąc, nie da się wrobić w tą gierkę. No i jeśli żona widzi, że mąż kompletnie nie reaguje, czym to się kończy? No kończy się tym, że kobieta się cofa i zaczyna krzyczeć z powrotem tą samą śpiewkę, że przecież mówiłam ci, że wszyscy mężczyźni ogólnie to są zwierzęta, tak? No i oczywiście wtedy można zrobić następną gierkę, która by nosiła nazwę, szczerze mówiąc, awantura. Tak to można by powiedzieć. Szczerze mówiąc, to jest bardzo ciekawe, bo może być to gierka w postaci, jeżeli była kobieta, może być to gierka w postaci, jeżeli był mężczyzna, tak? O co tu w tym chodzi? Jest to na tyle niebezpieczna, szczerze mówiąc, gra, że ta gra może doprowadzić do tego, że jeżeli jedna strona będzie oziębła, to druga zacznie szukać gdzieś tam, nazwijmy to, kochanki, która by była niejako konkurencją, tak? Tutaj trudno jest wyjaśnić, co by się zdarzyło, gdyby mąż przechodził, załóżmy, jakąś psychoterapię, natomiast żona by tej psychoterapii jakoś tam nie brało i kobieta by tego nie przechodziła. Co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że bardzo często dla kobiety nawet ta gra w oziębłą kobietę zastępuje kwestie, załóżmy, seksualne, tak? Bo ono już powoduje w jakimś stopniu, powoduje jakąś tam oczywiście, szczerze mówiąc, adrenalinę. Tak bym to powiedział. I teraz kwestia bardzo fajna, którą można by porównać do tej kwestii gry oziębłej kobiety, to powiem coś takiego. Dickens kiedyś napisał taką opowiastkę. Spróbujcie sobie wyobrazić, że jest las, dom, przed tym domem tam jest gdzieś jezioro i przed tym domem siedzi chłopczyk brudny, umorusany, który ogólnie grzebie sobie w błocie. I podchodzi do niego przepiękna kobieta, przepiękna dziewczyna ubrana w przepiękną sukienkę i mówi do niego: wiesz co, mam do ciebie taką prośbę, zrób mi placki z błota. A on sobie myśli: kurde, taka laska mnie prosi, żebym zrobił te placki z błota. No i zaczyna klepać te placki z błota, żeby czuć się docenionym i jej to przynosi, tak? I czeka na pochwałę, że przecież dobrze zrobił. Ona go o to pytała, no prosiła go o to, no nie? A ona mówi do niego: spójrz, jaki ty jesteś brudny, a ja jaka jestem czysta, nie? I to jest właśnie taka gierka, przykład takiej gierki oziębłej kobiety, tak? I to jest też bardzo ważna rzecz, szczerze mówiąc, żeby nigdy nie wychodzić przed szereg, bo w momencie, kiedy ktoś cię o coś nie prosi, a ty będziesz starał się na siłę to robić, to potem będziesz miał frustrację, bo przecież ja to zrobiłem. Ja oczekuję, że on mi podziękuje. A po co on ma ci dziękować, jak on cię o to nie prosił? Robiłeś to sam z siebie tak naprawdę, nie? I to też jest taki przykład, ja podaję to jako przykład, żeby budować własny kręgosłup i nie dać sobą manipulować, szczerze mówiąc, bo... Tutaj jeszcze, Arturze, dodajmy jeszcze oziębła kobieta, bo to jest ważne, skąd to się bierze w ogóle. Tutaj zazwyczaj dlatego, że my rozmawiamy na temat tych gierek i bardzo ładnie one są tam opisane, jest wszystko rozłożone na czynniki pierwsze, ale czego mi tam brakuje troszeczkę, tam tylko wspomina, wiesz, Eryk, na ten temat. Oziębła kobieta to jest zazwyczaj brak albo strach przed bliskością, przed intymnością. I teraz w zależności od tego, czym ten strach był pobudzony, jakie są źródła tego strachu, może to być coś bardzo, bardzo poważnego, a może to być to też coś trywialnego, nie? Dlatego no ja ponownie tutaj tak z punktu widzenia psychologicznego tylko chciałem zwrócić uwagę na to, żebyśmy my zwracali uwagę na tego typu sytuacje, ale też pamiętajmy i bądźmy wyrozumiali i dla kogoś, i dla siebie, dlatego że zachowanie każdego człowieka ma jakieś podstawy, ma jakieś źródła i te źródła są tutaj kluczem. Dobrze wiesz, Arturze, że na podstawie tego, jak ktoś się zachowuje, o czym mówi, można bardzo, bardzo ładnie sczytać pewną osobę i można naprawdę nakreślić taki fajny szkic psychologiczny danej osoby. No i po prostu tylko trzeba mieć wiedzę, w jaki sposób to zrobić, nie? Ja mam nadzieję, że
My przybliżymy Wam tą wiedzę, tak żebyście mogli też zorientować się, bo ja tak jak powiedziałem na początku, to nie tylko dzieje się na poziomie indywidualnym, na poziomie społecznym dzieje się to, odbywa się to dokładnie tak samo, tylko że na większą skalę. No i będziecie mogli sobie sami wyrobić opinię na temat pewnych wydarzeń na przykład, czy pewnych osób, które działają no, w naszych społeczeństwach. No proszę bardzo. Poza tym jest jeszcze taka druga rzecz, że po to, ja zawsze wyznaję taką zasadę, że po to Bóg stworzył człowieka z dwoma uszami i jednymi ustami, żeby dwa razy więcej słuchał niż mówi. To jest pierwsza podstawowa rzecz i to słuchanie bardzo dużo pomaga. I druga sprawa, która jest bardzo istotna, żeby nie dać sobą manipulować w tych gierkach, między innymi w tych i w innych, to po to Bóg stworzył człowieka, że miał oczy z przodu głowy, a nie z tyłu głowy, po to, żeby de facto patrzył do przodu, a nie cofał się, tak? I to jest też rzecz, która bardzo, bardzo pomaga, załóżmy, w zrozumieniu, jak się poruszać w tym świecie tych różnych gierek, bo to, co ty powiedziałeś, Sławku, jest bardzo istotną sprawą. Ja tutaj podaję przykład, załóżmy, gierek małżeńskich, ale przecież tu nie do końca muszą być gierki małżeńskie ogólnie, tak? Może to być gierka, która będzie wykorzystywana ogólnie w społeczeństwie, do manipulowania społeczeństwem czy pewną grupą, tak? Pewne gierki są wykorzystywane. Tak samo, jeżeli mamy, załóżmy, dwie inne gierki, które chciałbym omówić pokrótce, to są gierki seksualne, tak? I przykładowo jedna z takich gierek to jest, nazywa się albo została nazwana walczcie ze sobą. Walczcie ze sobą jest to taki manewr, taki rytuał albo taka gra. W ogóle tak naprawdę w każdym przypadku jest to taki mechanizm psychologiczny, który najczęściej wykorzystują również kobiety. I z powodu takich swoich dramaturgicznych właściwości ta gierka Walczcie ze sobą stanowi, bym powiedział, naprawdę oś wielu jakichś tam dzieł literackich, czy to są dzieła dobre, czy to są złe, ale w wielu książkach ta gierka się pojawia. Bo jako manewr jest tam bardzo dużo romantyzmu, bo kobieta wmanewrowuje dwóch mężczyzn w walkę, dając im do zrozumienia w ogóle, czy wręcz w ogóle nawet obiecując, szczerze mówiąc, że ulegnie temu, który będzie zwycięzcą. No i oczywiście po zakończeniu zawodów spełnia swoje przyrzeczenie. Można by powiedzieć, że jest to uczciwa transakcja i można by przypuszczać, że ona i jej towarzysz oczywiście będą żyli długo i szczęśliwie. Natomiast to jest jako manewr, natomiast jako rytuał przykładowo, to w przypadku rytuału ta gierka kończy się, bym powiedział, dosyć tragicznie. Dlatego, że ona zazwyczaj wymaga, żeby dwóch mężczyzn walczyło o jedną kobietę, nawet jeśli ona tego tak naprawdę nie chce i szczerze mówiąc, nawet jeżeli ona już dokonała tego wyboru. Oni myślą, że ta ich walka cokolwiek zmieni, a tak nie jest, bo ta decyzja jej już została jakoś podjęta. No i jeżeli wygra ten, nazwijmy to, niechciany, to zgodnie ze zwyczajem musiałby zostać on przyjęty. Natomiast w tym przypadku to społeczeństwo jest, a nie kobieta tak naprawdę. To społeczeństwo, a nie ta kobieta by ustanawiały tą grę walczcie ze sobą. No jeżeli ma ochotę, no to oczywiście ta transakcja dla niej będzie uczciwa. Natomiast jeżeli nie ma ochoty, to albo jest, załóżmy, bym powiedział, jakoś niezadowolona, to wynik rozgrywki mógłby otworzyć jej jakieś szerokie pole do uprawiania innej, jakiejś kolejnej kompletnie gierki. Natomiast jest jeszcze, to może być jako manewr, powiedziałem, jako rytuał, albo jako gra. Natomiast jako gra to jest ona bardzo komiczna, bo kobieta ustanawia, tak by, jakby powiedzieć, współzawodnictwo i gdy dwaj mężczyźni walczą o nią, ona tak na dobrą sprawę odchodzi z trzecim, tak? Szczerze mówiąc. I ta wewnętrzna i zewnętrzna korzyść psychologiczna dla niej i dla jej wybrańca bierze się z przekonania w ogóle, że uczciwe jest współzawodnictwo dobre, że współzawodnictwo w ogóle jest dobre, bym powiedział, dla szczeniaków, a ta komiczna historia, którą oboje przeżyli, stanowi tak naprawdę tą podstawę wewnętrznej i zewnętrznej korzyści społecznej. To jest bardzo, bardzo ciekawa gra, bo ta gra może mieć płaszczyznę też społeczną, gdzie politycy ją wykorzystują na zasadzie walczcie ze sobą, tak?
No zwróćmy uwagę na jedną podstawową rzecz. Ja tam nie lubię się bawić w politykę, ale na przykład ktoś, kto się odsunie troszeczkę od polityki, to zobaczy taką sytuację, że gdyby Platforma w Polsce brała dłużej rządziła, to sprzedałaby Wawel z Wisłą. W związku z powyższym ludzie doszli do wniosku, że Platforma to są oszuści i w związku z tym oni nie będą w ogóle głosować na Platformę. I zagłosowali na PiS. No ale w czasie PiSu mieliśmy 4 lata i na zasadzie preparatów z soku z gumy jagód, tak? Które teraz wychodzą, że były w dużej mierze truciznami, ale to już jest inna sprawa. I potem mieliśmy kwestie wojenne, gdzie wmawiano ludziom, że jest dramatyczna wojna, a ta pseudowojna niszczy rolnictwo polskie i nie tylko polskie. Stąd są strajki rolników nie tylko w Polsce, bo i we Francji, i w Niemczech, i gdziekolwiek indziej, i we Włoszech. Tak samo. Praktycznie wszędzie, tak? Więc ktoś, kto stanie z boku, powie, kurde, no Platforma to kłamcy, bo zapowiadało się, że będzie dramatycznie, no ale ludzie wybrali PiS, którzy się nie zapowiadało. Oni zrobili tragiczną sytuację. Tragiczną, bo zmuszali ludzi do przyjmowania soku z gumy jagód. Teraz to oczywiście uważają, że w zasadzie to niczego nie było. To była taka zachęta, no w zasadzie to była zachęta. Pomijam fakt, że oni mówią, że mówili i że otwarcie minister swego czasu mówił, że będzie zmuszał i utrudniał życie wszystkim, którzy nie będą w tą gierkę ich. Czekaj, oni chyba inaczej to ujęli. To było, jak oni to powiedzieli? Że nie, to no było, ten jeden z ministrów mówił, że będziemy utrudniać życie wszystkim, którzy się do tego nie przystosują, nie podporządkują, w związku z tym... No... Tak, ale oni użyli takich dwóch słów, które przeczyły sobie nawzajem. To było, że one będą obowiązkowe, będą obowiązkowe, a nie przymusowe, ale nie przymusowe. Czyli będą obowiązkowe, ale nie przymusowe. I wiesz, jedno zaprzecza drugiemu, nie? No pamiętam tak, no to jak dziś, jak oni tak, oni coś takiego, I teraz zobacz, jak się ta gierka dalej bierze, rozwija. Tak. Bo ja mówię, ja nie lubię politykować, tylko patrzę na fakty. Więc ktoś stoi i powie tak, kurczę, no Platforma to była banda oszustów, no PiS również jest bandą oszustów, bo obiecywał kompletnie co innego, a doprowadził jeszcze do czegoś innego. Tak naprawdę możemy sobie grać w gierkę, kto jest większym oszustem, a kto mniejszym, ale to i tak nikogo nie interesuje, bo oszust pozostaje oszustem, więc jaki jest dalszy ciąg tej gierki? No trzeba stworzyć jakiegoś, wyciągnąć kogoś jak królika z kapelusza, ogólnie jakąś trzecią partię, która, bo wiemy, że ludzie nie będą głosowali ani na PiS, ani na Platformę, więc trzeba kogoś trzeciego wyciągnąć. Stara metoda. Swego czasu wyciągnęli jak królika z kapelusza Palikota na przykład, nie? Który kompletnie był z innego świata, więc go wyciągnęli, nie chcieli na jednych, na drugich, to na Palikota, a Palikot potem tak z jednymi, z drugimi grał. Teraz wybory były, no to zrobili kwestię, że wymyślili trzecią drogę, gra gitara, trzecia droga wszystko naprawi. Nie, trzecia droga nic nie naprawi, bo trzecia droga jest fikcją po prostu. Ogólnie trzecia droga jest fikcją, ale tak między innymi tą gierkę ogólnie się robiło, na zasadzie walczcie ze sobą, PiS z Platformą sobie walczył, wciągano ludzi w tą gierkę, zamiast ludzie zdrowo myślący powinni stanąć z boku i powiedzieć, ale ja nie biorę udziału w tej gierce. Ci są oszuści, ci są oszuści. Dziękuję za występy. Z oszustami nie rozmawiam, nie głosuję ani na jednych, ani na drugich. Do widzenia, nie? Ogólnie, szczerze mówiąc. Natomiast właśnie to walczy ze sobą też również może mieć ten wymiar, bym powiedział, społeczny, no nie? Inną taką gierką, bardzo ciekawą, seksualną gierką, to jest taka gierka, która nazywa się Gwałt. Jest to ogólnie gra, która jest toczona między mężczyzną i kobietą i której takie łagodniejsze, bym powiedział, formy tej gierki można by nazwać taką formą odczep się ode mnie, tak? Albo można by powiedzieć, że jest to gierka, która nosi nazwę jakiegoś takiego oburzenia, tak? Bo na przykład istnieje gwałt pierwszego stopnia, drugiego i trzeciego stopnia, nazwijmy. Ta gierka w takiej formie. Czyli ten gwałt pierwszego stopnia często odbywa się na jakimś tam, nazwijmy to, spotkaniu towarzyskim i polega praktycznie na takim, bym powiedział, łagodnym flircie. Strona pierwsza będzie czerpała satysfakcję, że albo czerpała jakąś przyjemność z tego, że ktoś zabiega o jej względy, tak? To jest tego typu sytuacja. Natomiast jednocześnie, obojętnie co się by nie działo, to
nie zwraca się uwagi, nie zwraca się uwagi na tych wszystkich pozostałych obecnych. Istnieje na przykład gwałt drugiego stopnia, czy też oburzenie drugiego stopnia, to na przykład może być taka sytuacja, że te pewne zaloty sprawiają, mężczyzny do kobiety sprawiają jedynie jakąś taką uboczną satysfakcję, natomiast główną przyjemność czerpie się właśnie z tego odtrącenia tej drugiej strony i dlatego potocznie też tą grę można by nazwać spadaj frajerze, nie? Po prostu. I z tego się czerpie, na przykład kobiety często się bawią, tak? W tą gierkę, że gdzieś pójdzie na zabawę, będzie wywijać tyłkiem, tańczyć przed jednym i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli tego człowieka będzie prowokować, to będzie grała w tą gierkę, odczep się, tak? To jest po prostu zwykła, prosta, bardzo zabawa, tak? Natomiast istnieje jeszcze ta gra gwałt trzeciego stopnia. Jest to wtedy, no niebywale bym powiedział, okrutna, zła i ona najczęściej kończy się, nazwijmy to, albo morderstwem, albo samobójstwem, albo jakąś rozprawą sądową, bo przykładowo ktoś może suponować, że druga strona, tak, dokonała zachęca, przykładowo, tak? Jakąś nieodwracalną szkodę wyrządziła, ale suponuje tylko, żeby w ten sposób ogólnie, albo suponuje, że był romans na przykład, tylko po to, żeby tą drugą stronę przykładowo zniszczyć, tak? Ogólnie. Tak bardzo naprawdę popularne jest to w polityce, prawda? Zgadza się. W niektórych w ogóle przypadkach, szczerze mówiąc, te osoby postronne, które biorą udział niejako w tej gierce, spełniają też funkcję taką bardzo ciekawą, bo one mogą podsycać jedną stronę czy drugą, żeby bardziej się w tą gierkę zaangażowały, tak? Albo mogą to studzić, ten zapał, prawda? No i szczerze mówiąc, taka gierka właśnie, gwałt, no to mogłaby być znaleziona, jeśli byśmy dobrze zaczęli sobie grzebać, między innymi w Biblii. Bo przypomnijmy sobie taką sytuację ze Starego Testamentu, kiedy był ostrożny Józef, tak? I on nie dawał się wziąć i nakłonić do gry, którą byśmy nazwali gry gwałt, z żoną Putyfara. No i ona ogólnie zrobiła wtedy taki klasyczny zwrot, że po prostu zarzuciła mu, że on dokonał gwałtu i przeszła do tej gierki walczcie ze sobą, tak? Czyli po prostu ona grała w gierkę gwałt, nie wyszło, zrobiła tą gwałt trzeciego stopnia, czyli zarzuciła i stawia między siebie dwóch mężczyzn, czyli swojego męża i tego Józefa, na zasadzie walczcie ze sobą, a ten ma się bronić, że nie jest wielbłądem ogólnie, tak? Że on czegoś nie zrobił ogólnie, tak? I taki przykład doskonale ilustruje taką reakcję i też niebezpieczeństwo tej gry, na którą w ogóle są narażeni ludzie, którzy biorą udział w grach, bo kombinacją tych gier tak naprawdę jest, może być na przykład nękanie, w którym kobieta napastuje mężczyznę, a następnie będzie krzyczeć, że on ją gwałci, tak? Ogólnie. To są tego typu rzeczy, no nie? Czy też jak mi się kojarzy bardzo z jednego kabaretu taka zagrywka, że gość wychodzi do ludzi i mówi, słuchajcie, chcecie tego? Chcecie? No chcemy. No to weźcie podpiszcie, nie? No to oni podpisują to, a on idzie z tym dalej i mówi, królu, tutaj mam do ciebie taką sprawę. A ten mówi, a czego ode mnie chcesz? Ja? Ja nic, ale społeczeństwo się domaga. No nie? I wtedy pokazuje. To jest typowa gierka, jak można sobie, szczerze mówiąc, wziąć i rozegrać w białych rękawiczkach pewne rzeczy. No takim mistrzem rozgrywania takich gierek to był między innymi Talleyrand, nie? Mi się podoba takich kilka, kiedyś u Zygiego mówiłem na kanale takie rzeczy na temat Talleyranda, a tutaj przypomnę, no była kiedyś sytuacja, że pod oknem Talleyranda bili się ludzie, Talleyrand wyszedł na balkon i krzyknął górą nasi. Ktoś był na tyle trzeźwy z tego tłumu, że wrzasnął nasi, to znaczy kto? No on mówi, jutro zobaczymy. No nie?
No i to była też gierka na zasadzie, że można było się w sumie jakoś tam przykleić, no nie? I postawić ludzi między siebie, nie? Bo wtedy też można było wykorzystać tą gierkę, walczcie ze sobą. Ja powiem osobiście, że ten skarbiec tych gier ogólnie jest bardzo bogaty. Jeśli chodzi o tą pozycję książkową Eriki Berni, szczerze mówiąc, nie, absolutnie nie mamy ze Sławkiem ani jednych tantiemów z tego tytułu, że tą książkę polecamy. Natomiast myślę, że naprawdę warto do niej sięgnąć. Ona jest przebogata i ona pokazuje, otwiera potężnie umysł, jak ludzie biorą gierki, wykorzystują. Nie wiem jak ty, Sławku, ale ja na przykład po przeczytaniu tej książki szczerze powiem, że bardzo zacząłem zwracać uwagę na to, że jeżeli ktoś zaczyna w niektóre gierki grać, to automatycznie mi się lampka zaświeca odnośnie gierki i wiadomo, czym to się skończy, prawda? Oczywiście, że tak. To ja powiem ci szczerze, to był taki mój drugi krok, bo ja tak naprawdę zacząłem to już dawno, dawno temu od mowy ciała, nie? I od tego, że ktoś sygnalizuje w ogóle na przykład nieszczere intencje. I to jest też bardzo ważne. Ja tutaj mówiłem, jest taka książka Joe Navarro. On był agentem CIA i ich tam szkolono z tego tytułu, i on tam opisuje bardzo ładnie, na co zwracać uwagę. Ja tylko to wspominam tutaj, bo ta książka jest po angielsku. Ja nie wiem, czy ona była przełożona, ale tych książek jest mnóstwo, jeśli chodzi o mowę ciała. Także znajdziecie sobie coś. Ja od tego zacząłem, a później, jak zacząłem czytać właśnie tą książkę, W co grają ludzie, no to powiem szczerze, bardzo fajnie jest to opisane. Dlatego ja gorąco Wam polecam, żebyście się zapoznali. Ja tutaj chcę się jeszcze cofnąć do tej gierki Walczcie ze sobą, o której mówiłeś. Ty tam mówiłeś bardzo dużo na temat polityków, którzy po prostu robią coś takiego. Wy się bijcie między sobą, a my po prostu na zasadzie takiej dziel i rządź. I to dzielenie, to nie oznacza się dzielenia jakichś tam spraw materialnych, tylko dzielenia społeczeństwa na coraz mniejsze grupy, po to, żeby łatwiej było do nich dotrzeć, zaadresować je. No i rozbić jeszcze bardziej, prawda? I teraz zwróćmy uwagę, bo ja tutaj cały czas odnoszę się do tego naszego alternatywnego społeczeństwa, w jaki sposób bardzo często zagrywa się też z nami. Jeżeli jest na przykład pan jakiś Brown z Ameryki, który przekazuje nam jakieś alternatywne informacje, i okazuje się, że po pewnym czasie ludzie już zaczynają zastanawiać się, czy te informacje są prawdziwe. No to nagle jakimś dziwnym trafem zjawia się ktoś inny. I znowu ktoś inny, i znowu ktoś inny. I na zasadzie takiej, że później ci zwolennicy pana White'a, pana Browna, czy jakiegoś kogoś innego, oni walczą ze sobą, spierając się o jakieś tam małe i nieznaczące szczegóły. Co do których mówi nam się, że są to szczegóły kluczowe ze względu na to, że mogą one wyjaśnić na przykład jakieś tam rzeczy związane z większą tajemnicą, prawda? I zwróćmy uwagę, że w ten sposób my jesteśmy rozgrywani tutaj przez cały czas. To jest tylko taka mała dygresyjka. Ja chciałem Wam zwrócić uwagę na to, żebyście po prostu otwierali oczy i żebyście patrzyli, dlatego że coś takiego mnie już zaczęło bić po oczach kilka lat temu. No, tego, że tak jak zazwyczaj, na początku nie chciałem się przyznać przed sobą, że coś takiego ma miejsce, nie? No, ale no niestety, coś takiego ma miejsce, także pamiętajcie o tym. No dobrze, Arturze, słuchaj, chcemy jeszcze coś powiedzieć na ten temat, bo ja tak jak mówię, ja nie będę tutaj. Myślę, Ja nie będę że tyle omawiał tutaj wystarczy, jeszcze prawda? więcej gier, bo, no dokładnie, dlatego że tam są jeszcze pewne rzeczy, ale na ten temat moglibyśmy porozmawiać jeszcze kiedy indziej. Przypuszczalnie ten poziom psychologiczny może Was nie interesować, chociaż moim zdaniem jest on bardzo ważny, bo tak jak omawiałeś te dwie początkowe gry, czy ta Oziębła Kobieta, czy tą jeszcze pierwszą grę. Nawet zapomniałem, jaka to była, przepraszam, ale Kozi róg. jeżeli Kozi Róg, właśnie, Kozi Róg, jeżeli omawiamy te gry,
to naprawdę warto jest zwracać uwagę, w co kto z nami gra, ze względu na to, że będziemy w stanie z dość dużą precyzją określić charakter danego człowieka. Co za tym idzie, znajomość charakteru danego człowieka da nam bardzo fajne korzyści w postaci takiej, żeby wiedzieć, jak postępować z tą osobą. Bez względu na to, czy jest to kobieta, czy mężczyzna. I ja dlatego zachęcam was do tego, żebyście po prostu zgłębiali te tajniki. A jaka jest obrona na to? Bardzo prosta. Być szczerym. Po prostu jeżeli jesteście szczerzy, jeżeli szczerze rozmawiacie ze sobą, komunikujecie się, nauczycie się tej sztuki komunikacji, to nie będzie nic, co was zagnie w jakiś sposób. Nikt was na niczym nie złapie. To chyba ty, Artur, mówiłeś w poprzednim odcinku. Tak, prawda jest taka, że po prostu kłamca musi mieć niesamowitą pamięć. Musi pamiętać, co komu kłamał. Natomiast ktoś, kto mówi prawdę, absolutnie nie musi mieć dobrej pamięci, ale będzie zawsze mówił prawdę, nie? Dokładnie tak, nie? Także słuchajcie, tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz odcinek. Pamiętajcie, szczerość, komunikacja, otwartość. Są to rzeczy, które na pewno nigdy was nie oszukają. Jeżeli nauczycie się rozpoznawać oszustwo, gierki, manipulacje, na pewno na dobre wam to wyjdzie. Zaoszczędzicie sobie dużo nerwów, a w wielu przypadkach też bardzo dużo pieniędzy możecie zaoszczędzić dzięki temu. Dziękuję ci, Arturze, za rozmowę. Dzięki również. Chcesz jeszcze coś dodać? Nie, już wszystko. Zachęcamy do przejrzenia tej publikacji. No, dobrze. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia następnym razem.